Okej, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie na moim kanale, żeby sobie sprawdzić, czy nagrywam. Okej, witajcie na moim kanale, dzisiaj w moim filmie pokażę wam program i sposób, dzięki który pozwoli ci na ulepszenie dźwięku w komputerze. Jest do tego specjalny program, on się nazywa Vipers Audio, Viper FX. Od firmy Vipers Audio. Teraz wam pokażę, jak go zainstalować i co tam można sobie ulepszyć, nie? Więc jedziemy. Otwieramy przeglądarkę internetową, żeby nie przedłużać. Niepotrzebnie. Linki do tego programu będziecie mieć w opisie. Wpisujemy wyszukiwarkę Vipers przez V, Viper, jak Dodge Viper, Viper, Audio, Enter. Mamy Vipers Audio, to pierwsze, Official English Website, to pierwsze. To jest strona internetowa tego programu, Vipers Audio. Pobieramy sobie tutaj download, klikamy. Na to, na ten symbol nie patrzcie, bo to jest data aktualizacji tego programu. Sprawdzę 12 lutego 2017 roku, ale to nic, ten program jest no tak naprawdę dobry, że spokojnie możecie taką wersję zainstalować. Jest wersja na Windowsa. Zajmiemy się wersją na Windowsa. Jest też wersja na Androida, ale ona wymaga roota na telefonie. Co prawda ja mam zrootowany telefon LG V30, więc ja mogę wam pokazać tą aplikację na Androida również, ale tylko jej funkcję. Nie będę w stanie pokazać jej instalacji, bo ona wymaga tak zwanego TWRP, takiego narzędzia recovery i ona nie jestem w stanie go zarejestrować. Także piszcie, czy chcecie też wersję na Androida, ale tylko funkcję tej aplikacji. A dzisiaj się zajmiemy instalacją wersji na Windowsa. Klikamy sobie Official, tutaj mamy wersję najnowszą, 1.0.5, to jest najnowsza wersja tego programu na Windowsa. Klikamy Official, ściągamy sobie archiwum. Ja używam narzędzia pobierania Internet Download Manager, jakby ktoś pytał. O nim też będzie film, także w przyszłości tak spokojnie. Otwieramy sobie archiwum, ja sobie tutaj otworzę. Wypakowujemy do folderu jakiegoś, na przykład na pulpicie. To jest tą zawartość tego. Wypakuję sobie na pulpit i stworzę sobie nowy folder o nazwie Viper, po prostu. Odmowa dostępu, dobra. Odmowa dostępu jest, bo nie jest uruchomiony jako administrator. Dobra, to w takim razie zrobimy tak. Otworzymy tego WinRara. Otworzymy go jako administrator. Wy nie musicie tego robić, bo ja to robię na pulpit, dlatego się tak dzieje. Wchodzimy sobie tam teraz na pulpit. Z pomocą tego eksploratora plików tutaj szukamy pulpitu. Użytkownicy. Moja nazwa użytkownika. Pulpit, tak, pulpit. Powinien desktop. A jak nie, to printhood. O, jest printhood. Nie nethood. Printhood. Też nie? Dobra, wiecie co, ja sobie to zrobię tak, nie na pulpit. Ja sobie to wypakuję w inne miejsce. Ja to tu mam w pobranych. Ja sobie tu compressed. Ja sobie tutaj wypakuję to. Normalnie, tutaj. Prawym klawiszem myszy. WinRAR. I sobie wypakuję tutaj w to miejsce. O. Albo naładuj składu sobie. Sobie w osobnym folderze, bo to jest... Nie pomyślał, ktoś nie spakował to w folder. O. O właśnie, teraz mamy folder, dobra. I teraz tak, rozpakowaliśmy sobie archiwum, gdzie chcecie. Uspokójcie się sobie, ja sobie tak rozpakowałem, jak widzieliście. I teraz mamy dwie instalki.
V4W, setup, X64 i X86. To są wersje 32-bitowa i 64-bitowa. Jeżeli masz Windowsa 64-bitowego, to wybierasz X64. Jeżeli 32-bitowego, to wybierasz X86. Jak wybierasz, sprawdzić wersję Windowsa. Klikasz prawy na klawisze myszy, na mój komputer, ten komputer, wybierasz właściwości i to masz napisane. Ja mam 64-bitową wersję, więc ja muszę zainstalować X64. Więc tak, instalujemy X64. Potwierdzamy, tak, sprawdzę tego, gdy mi się nagrywa. Tak, OK. Tu mi się telefon uruchamia, muszę ten telefon sprawdzić, bo wyłączę sobie telefon. Bo tu my będą przechodziły powiadomienia różne i nie chcę, żeby były tutaj jakieś... O, już nie powinno być, tak? Zawsze ja się, już się wyłączył, tak? Zaraz zobaczymy, bo... Muszę zatrzymać na chwilę nagrywanie. Jestem z panem z powrotem. Wyłączyłem sobie tylko telefon, żeby mi tu żaden, jak ja mówię, okej, to mi się uruchamia asystent Google, żeby tutaj nie było żadnych tutaj komunikatów. Dobra, wyłączyłem sobie telefon i jedziemy z instalacją. Uruchamia jest teraz tą instalację, żebyście widzieli. Potwierdzamy, okej, wybieramy język polski, okej. Instalujemy, tak jak każdy inny program, możemy sobie ikonę na pulpicie stworzyć. Instalujemy program. I tak, i teraz pojawiło nam się taki komunikat. Że trzeba wybrać urządzenie audio, na które Viper FX ma działać. Ja sobie to wybiorę urządzenie, z którego korzystam. Ja tutaj mam NVIDIA Output, czyli właśnie dźwięk, karta dźwiękowa. To drugie też muszę mieć. Głośniki, oczywiście Realtek, Output, via PMP, Sound Device, to jest jakieś USB, to sobie to zrezygnuję, bo ja mam też kartę na USB dźwiękową. I jeszcze mam tutaj High Definition Audio, ten NVIDIA. Także to wszystko. Oprócz tego ja sobie rozmawiam, tu jeszcze mamy Capture Device, no to jest po prostu mikrofon, ale to akurat jest niewidoczny, nieobsługiwany, więc nie zaznacza nic. OK. Informacja błąd, ale to nic. A jakby jakiś taki error się pojawił, to instalujemy ten program jako administrator. Nie restartujemy, tylko instalujemy jeszcze raz jako administrator. Bo czasami się tak dzieje, ja polecam wam to zainstalować jako administrator. Instalujemy. Bo to jest sterownik i to jest specjalne biblioteki, muszą być zainstalowane, więc instalujcie ten program jako administrator. OK. To USB tylko sobie wyłączę. OK. O, no jest jakiś błąd, ale uwierzcie mi, że ten program działa. Także spokojnie. To potem trzeba restartować komputer, ale ja teraz tego nie będę robił, bo mam jeszcze Windowsa 10. Ja mam Windowsa 10, więc trzeba zainstalować jeszcze specjalne biblioteki. Biblioteki APO, żeby ten Viper działał. Jeżeli masz Windowsa 7, to nie, podobno nie trzeba tych bibliotek APO instalować. Ale od Windowsa 8 w górę trzeba te biblioteki zainstalować. Ja wam teraz pokażę, gdzie. Jak to biblioteki się nazywają. Equalizer. APO. I pierwszy link. Download SourceForge ze strony pobieramy. Instalkę. Wybieramy Files, wersję, wybieramy najnowszą, 1.2 na czas nagrywania filmu. I teraz tak, tutaj Equalizer APO SRC 1.2, to nie, bo to jest źródło, czyli kod programu, bibliotek. Dalej mamy wersję 64-bitową.
32-bitową. Ja sobie pobieram wersję 64-bitową, bo tak tu mam system. Jeszcze tylko dodam, że ten program działa, Viper FX działa od Windowsa i 7 w górę. Pobieramy instalkę. No mam bardzo szybki internet, więc mi się pobrało 7 MB. Otwieramy. Potwierdzamy, instalujemy. Znowu zaznaczamy urządzenia, które mają, Viper ma działać. Ja sobie zaznaczę wszystko oprócz tego USB. Trochę co tutaj mam. OK. I jeszcze możemy podobno skonfigurować, żeby Viper działał nam też na mikrofonie. I bym polepszał tą jakość dźwięku na mikrofonie, ale u mnie bynajmniej to nie działa, więc ja nie polecam. Jak ja sobie to zrobiłem, to miałem jakieś dziwne problemy z mikrofonem. Albo działał bardzo cichutko, albo jakieś dziwne inne artefakty się działy. Więc nie polecam. Zaznaczcie sobie tutaj Playback Device, to jest urządzenie odtwarzające, a Capture Device tutaj nic nie zaznaczajcie. Tego pola też nie zaznaczajcie. Bo to jest troubleshooting options, to only użyj tylko w przypadku jakichś problemów. Nie musiałem tego zaznaczać, więc spokojnie. Powinno wam działać. OK. Klikamy. OK. I musimy teraz zrestartować komputer, więc ja się teraz z wami na chwilę pożegnam. Zrestartuję sobie komputer i zaraz do was wrócę. Widzimy się za chwilkę. Jestem z wami już powrotem. Zrestartowałem sobie komputer po instalacji Vipers Audio, Viper FX i tych bibliotek APO, Equalizer. I teraz możemy przystąpić do zabawy. Ale polecam wam jeszcze zrobić takie coś. Wchodzimy jeszcze na stronę tego Vipera. Znowu, Official English Website, Download. I tu mamy do pobrania spolszczenie. Language. I tu jest, jak widzicie, polski. Sobie polecam też pobrać to spolszczenie, bo domyślnie program jest po angielsku. Więc sobie pobieramy spolszczenie jeszcze. To jest rozszerzenie LAN, no bo od Language. Nie? Zaraz wam powiem, jak to rozszerzenie zainstalować. Okej, okay, no to też. About document. Mediafire. Aha, tu jest download, tak, bo to jest Mediafire. Okej. Okay. Sobie zapiszę to na pulpicie, bo to miejsce, gdzie to zapiszesz, to jest obojętne. Potem ten plik trzeba skopiować tak też jak do odpowiedniego folderu. OK. Teraz pozwolę wam, zamknę sobie przeglądarkę już, uruchomić wam tego Vipera. Tak myślę o tym, że jeszcze o tym nie zapomniałem, ale chyba nie. Polecam wam, pierwszy raz polecam wam uruchomić ten program jako administrator. Więc szukamy ikonki na pulpicie. Powinna być, jak sobie zaznaczyliście, jest ikona, proszę. Problem komisji myśli jako uruchom jako administrator. Tak? Tylko za pierwszym razem to proszę zrobić. Potem już nie trzeba będzie tego robić. I w pasku zadań, tutaj koło zegarka, powinna ci się pojawić ikona Vipera. Takie V na niebieskim tle. Zobaczymy, czy to jest. A jeżeli nie ma tej ikony, jeżeli Viper się nie uruchamia, spróbujemy jeszcze raz, bo ten program ma tak, o jest, uruchomił się, jak widzicie, no to sobie tak tendencje ma takie tendencje do pierwszego uruchomienia są czasami takie, że się nie odpali za pierwszym razem, nie? A potem się będzie uruchamiał. Dobra, jak widzicie, interfejs mamy po angielsku. I teraz tak, żeby skopiować sobie, spolszczyć ten program, zamykamy. Kopiujemy sobie rozszerzenie, spolszczenie, przepraszam.
A ja tutaj mam na pobycie, sobie zapisałem. Muszę jeszcze teraz znaleźć. Jest to PLPL tam. Sobie to kopiujemy, albo możemy też wyciąć. To już obojętnie. C, dysk C, program Files. Szukamy folderu programu. Typ Viper for Windows to Languages, Language. I tu wklejamy ten plik. O. Teraz sobie uruchamiamy program. Już normalnie, my jako administrator, wybieramy menu Language i szukamy polskiego. Tak. Musimy zrestartować program, więc klikamy tak. A jeszcze powiem wam, jak zniwelować ten błąd. Bo przez ten błąd się pośrednio nie zainstaluje. To jest kwestia uprawnień. Niestety program musi mieć uprawnienia do pewnego folderu, żeby też działać poprawnie. Jak widzicie, teraz mi się nie uruchamia, bo nie ma uprawnień. Więc wchodzimy. Dysk C, znowu. Program Files. Szukamy programu, folderu programu. Prawym klawiszem myszy na nim klikamy. Właściwości. Zabezpieczenia. Szukamy za tutaj edytuj. Wybieramy sobie użytkownicy, nazwa użytkownika i użytkownicy. Takie coś musi być. Tylko, że zamiast nabyć Windows 10 będzie u Ciebie inna nazwa. Klikasz sobie tutaj pełna kontrola. Zastosuj. OK. Tak, tu też. OK. Od tej pory tego errora nie będzie już, tego błędu. Więc teraz spróbujemy odpalić program. Znowu wybierzemy język polski. Tak. O, jak widzicie, nie było już żadnego błędu. I teraz program się powinien odpalić. Normalnie. Jest. Już mamy po polsku. Dobra. I teraz możemy zacząć swoją zabawę z tym programem. Pokażę wam, jakie to tam jest. Postaram wam się włączyć moje amplitumer. I głośniki, że tak, żebyście może chociaż trochę usłyszeli różnicę. Ale polecam się wam pobawić tym programem. I tak, po pierwsze musimy go sobie tutaj uruchomić przede wszystkim tym przełącznikiem. Pyk. I od tej pory program działa. Możemy go sobie zminimalizować do paska tutaj koło zegara. Do niego wrócić. I teraz pozwolę puścić sobie taką muzykę z NCS, No Copyright Sound, i będę wam omawiał właśnie te efekty tutaj, co są te suwaki. Odpiszemy sobie YouTube'a i wpiszemy muzykę na NCS, czyli No Copyright Sound. Gdyby nie było z prawem autorskim. I sobie tu wyszukamy na przykład elektronomia. Ja tej muzyki niestety nie słyszę. W tej chwili, bo mam wyłączone, ale za chwilę zrobimy. Włączę zaraz głośniki i będziecie wy też słyszeć. Dobra, odpalę tylko sobie amplituner. Swoją drogą jest to amplituner od firmy Yamaha. Jakby ktoś, ja linka mam do tego sprzętu, też mam, ewentualnie mogę dać, żeby zobaczycie, jaki mam sprzęt grający. Dobra, ale teraz tak, włączę jakąś muzykę. Albo nie, może najpierw omówię wam te suwaki. Tutaj mamy wstępna głośność, czyli po prostu głośność systemu. Potem mamy obecna głośność, czyli to jest suwak, który pozwoli na podbicie głośności jeszcze bardziej przez zwiększenie jeszcze bardziej głośności, ale nie polecam, bo przesadnie jeszcze będzie wziąć harczący dźwięk. Potem masz fajną funkcję super Viper Bass. To zaraz wam to puszczę jakąś muzykę.
i to muszę włączyć audio w komputerze, bo... Ale ci muzyka... Przejdziemy do bardziej aktywnego momentu. O, włączę sobie Viper'a. Włączę ekstra bas. I tutaj mamy poziom basu. O, dobry jest. O. Może słyszycie, taki większy bas jest. Robię troszkę głośniej. To był właśnie bas i teraz mamy właśnie tutaj poziom basu i rozmiar głośnika. Tu polecam się pobawić, jeżeli przesuniesz bardziej w prawo ten suwak, to ten bas będzie taki głębszy, a jeżeli przesuniesz w lewo, to ten bas będzie taki płytszy. To akurat się przydaje przy jakichś głośnikach, nie wiem, Bluetooth, albo takich małych głośnikach komputerowych, nie? Że które nie potrafią tak mocno przetworzyć basu. Nie, a ja mam kolumnę z niskotonowym głośnikiem, więc dlatego mam tutaj tak mocno podbity rozmiar głośnika, nie? Żeby ten bas był jakiś sensowny. Włączę coś innego, bo mam muzykę taką, może to jest więcej tego basu. Dobra, ja jeszcze zapomniałem powiedzieć wam o tym, żebyście sobie przyłączyli tutaj tryb na dowolny. Dzięki temu będziecie mieć jeszcze więcej efektów. Bo tu mamy tryb muzyczny, czyli efekty przeznaczone do muzyki i tryb filmowy do filmów, a dowolny to mamy wszystkie razem. Także sobie tu przyłączcie na tryb dowolny. Dobra. I teraz mamy jeszcze, bo jak widzicie, pojawił nam się tutaj rodzaj basu. Naturalny bas i czysty bas. No to naturalny bas to jest taki właśnie jak słyszeliście, a czysty bas to jest jeszcze taki jeszcze mocniejszy. Teraz musicie sobie poeksperymentować, nie? Kolejną fajną rzeczą jest Viper Extra Czystość. To jest takie, może nie podbicie sopranu, ale to jest takie uwydatnienie sopranu. To już musicie sobie sprawdzić, bo tego bym chyba nie pokażę za bardzo. No spróbuję, ale włączę muzykę, włączyłem sobie ekstra czystość. Ten dźwięk jest taki czystszy. Mówię, ja wam polecam się pobawić tymi suwakami i tutaj mamy jeszcze tryb tej czystości. Naturalna, ozon, no to praktycznie żadnej różnicy nie ma. Jest jeszcze ekstra hi-fi. Ja sobie to włączymy, to ten dźwięk jest jeszcze taki jeszcze czystszy, taki. To już musicie sobie sprawdzić, taki. O! Przełączam tą muzykę, żeby... Dobra, dobra.
wam ten zawraca głowy, po prostu się pobawcie. Ja sobie ustawię sobie naturalną czystość, bo taka mi pasuje. Dalej mamy po prawej stronie Q-Tech. Co to może być? Sam szczerze nie wiem, jak ja sobie to włączyłem, to Q-Tech, to ten dźwięk był taki bardziej przytłumiony. Ja kiedyś czytałem, że to ma, się przydaje przy słuchawkach. Jak słuchamy na słuchawkach, to możemy tutaj zniwelować po prostu taki, żeby ten dźwięk nie był szkodliwy dla uszu, czy coś. To już sobie sprawdźcie, jak to uważniała. U mnie to na moich kolumnach to słabo słychać, bo to może jest przystosowane do słuchawek, więc to wam tego nie pokażę bardzo. Dalej mamy symulator tuby, no to jak sobie to aktywujemy, to ten dźwięk jest taki, jakbyście odtwarzali z tuby gramofonowej. Taki jest, jakby z megafonu był. Ja to spróbuję to pokazać. Ja wyłączę sobie czystość. Jakaś tam różnica jest, ale też pytanie różnicy jakiej nie ma, nie? To już może też zależy od głośników. No ale to jest takie właśnie, takie dźwięk przypominające, jakby był odtwarzany z gramofonu, z tubą. Dobra, co mamy? 3D Surround, nie, po kolei. Convolver. Convolver to jest takie narzędzie, tu trzeba wskazać mu specjalny plik IRS. Z rozszerzeniem IRS. To musicie sobie w internecie poszukać takich plików, one są na pewno dostępne w internecie. Tu chodzi o naśladowanie odtwarzania przez inne urządzenie. Ja niestety takich plików nie posiadam, więc nie pokażę wam tego. Tu mamy moc tego właśnie konwolwera. Jedziemy dalej. Dalej mamy surround. No to surround też się przydaje przy muzyce. I tak, jak sobie włączymy to, tylko wyłączę sobie inne efekty, żeby nie kolidowały. Ale oczywiście można więcej efektów na raz włączyć, także nie ma problemu. Rozmiar po przestrzeni. Jak słyszycie, ten dźwięk jest tak, jakby był z oddali odtwarzany. O, a to większy panoramę, to jest dźwięk taki bardziej z bliska, jakby był odtwarzany, nie? A jak wyłączę sobie taką panoramę na minimum, rozmiar panoramy, to ten dźwięk jest odtwarzany tak, jakby był z daleka, abyśmy siedzieli w jakimś wielkim pomieszczeniu i w każdym z rogów pomieszczenia była kolumna. No nie wiecie, o czym mówię. A tu mamy właśnie rozmiar tego efektu, siłę tego natężenia, tej przestrzeni. Dobra. Co dalej? To już było, bas już był, czystość już była, kiurtach już był, tuba już była. Bas już był. Inteligentna głośność. To się przydaje przy filmach. Jak sobie to włączymy, to możemy sobie tu wyregulować automatyczne regulowanie głośności. To jest inaczej, to się nazywa replay gain. Jak sobie ten efekt włączymy, to te cichsze elementy będą głośniejsze, a te głośniejsze będą cichsze. Dzięki temu one się tak wyrównają i będzie, nie będzie czegoś takiego, że jeden element zakłusza drugi. Tylko się tak jakby wyrównają. Ja wam tego nie pokażę, bo to na muzyce bardzo słabo brzmi. To się nadaje do filmów głównie. To już się popatrzcie. Tu mamy siłę tego, intensywność tego regulowania i podbicie głośności maksymalnej. Jak można podbić maksymalnie głośność. Dobra.
co dalej? Pożądana głośność. No to tutaj mamy jeszcze właśnie możliwość sobie wyregulowania pożądanej głośności, jeżeli chodzi o ten efekt, nie? To mamy siłę, czyli czułość tego efektu, podbicie głośności, ale to pożądana głośność jeszcze, żeby było regulowane do wybranej przez nas głośności, nie? Dobra. Dalej mamy ciekawy efekt, ale tylko nadający się do słuchawek, a mianowicie silnik zestawu słuchawkowego, Viper. I tu możemy sobie zrobić takie coś. Wybrać sobie rozmiar pokoju, od najmniejszego do największego pokoju. I po włączeniu tego efektu i ustawieniu go pod siebie, nie? Mam i poza... Oj, przepraszam, że wyłączyłem, schował mi się. W wyłączeniu tego efektu i po założeniu słuchawek, bo to na głośnikach źle działa, bo ja sprawdzałem i na głośnikach dźwięk jest zniekształcony, taki właśnie, no albo jest zniekształcony, albo w ogóle nie ma różnicy, bo to jest przystosowane do słuchawek. Także sprawdźcie to sobie na słuchawkach tylko i wyłącznie. Nie? No to po włączeniu tego efektu macie takie wrażenie, jakbyście byli w jakiejś sali koncertowej, albo to jest takie właśnie, niby nie echo, ale takie uprzestrzenienie w koło. Jakbyście byli wewnątrz jakiegoś pomieszczenia i odtwarzali muzykę. Dobra, ja wam tego nie pokażę, bo to nie usłyszycie tej różnicy. Pogłos, no to już wiadomo, pogłos to jest echo, zwykłe echo. Nie? Tylko, że to nie jest takie echo. Echo. Takie ściszające się. Tylko to jest echo takie odbicie, jakbyście byli w kościele albo w łazience. To jest pogłos. I tu sobie możemy wyregulować rozmiar pokoju, czyli rozmiar tego pomieszczenia. Ja wam to pokażę na moim filmie z kanału, bo to najlepiej będzie słychać na ludzkim głosie, a nie na muzyce. Zaraz wam to pokażę. Otworzę sobie mój film z mojego kanału, żeby zaraz zobaczymy moje nagrania, jakiś przykładowy. No niech będzie ten, co ostatnio robiłem, czyli albo obojętny jaki. Słyszeliście pewne różnice, takie było echo, tu się można pobawić z chłopakami. Rozmiar pomieszczenia, tłumienie, intensywność tego echa, przepustowość, zanikanie, wstępne opóźnienie, mix, wczesny mix i suchy mix. Ale to jeżeli się nie znasz na tym i chcesz sobie jakieś echo ustawić, to tutaj mamy ustawienia już gotowe. Mogłem wam pokazać na tym moim filmie. I tu mamy. Wpiszę trochę. Sound. Zresztą tam nie ma. Łazienka, kąpiel.
zadania. Otworzyć tą komputer, otworzyć na tą komposta, zacząć sobie to i kontakt z sypialnia, teatr, audytorium. Jak mamy na komputerze też reklama, to spięta jest konto Google, to automatycznie nas pobierze też na komputerze. Ja pokażę na takim podpiasie, to jest najlepszy pośród wbudowanych oglądarki internetowych w Facebooku. Wyłączam wszystkie słuchawki. Dobrze, także otwieramy sobie aplikację Facebooka. A jeszcze to salon załadujemy, o. Macie salon. Będzie taki zamazany. Łazienka. Łazienka, kąpiel. Teatr. No mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Także zostawię wam spokój z tym, zostawię wam to już do zabawy, pobawcie się tym pogłosem. To jest takie echo po prostu. Co jeszcze mogę wam pokazać? Symulator to by już był. To już wszystko chyba z tego było. Tak jak się przejrzę. Tak, chyba tak. Tak, chyba tak. Także przechodzimy jeszcze, tutaj mamy dwie opcje. Korektor graficzny, czyli equalizer. Możemy go sobie tutaj zastosować zmiany w czasie rzeczywistym. Nie? I go oczywiście najpierw trzeba włączyć. I można się pobawić z chłopakami i zreagować sobie brzmienie. Dźwięku też mamy już gotowe ustawienia. Dalej mamy kompresor. Kompresor to właściwie nie wiem co robi, bo ja się tym bawiłem. Tu mamy jakiś próg, stosunek, auto, kontrola, czas uwolnienia. Też ja się tymi ustawieniami bawiłem, ale one u mnie też nie działają, więc się nie wybawię na ten temat. Dobrze, ale kompresor ma na celu chyba usunięcie jakichś tam zniekształceń wynikających z jakiejś tam kompresji dźwięku MP3 i tak dalej. Tak bynajmniej mi się wydaje, bo sama nazwa nam to wskazuje. Dobra, menu mamy wybór języka, w ustawieniach mamy ustawienia latencji, czyli opóźnienia. Ja polecam wam wybrać sobie najmniejszą latencję, żeby nie było żadnego obciążenia procesora zbytniego. Można sobie balans dźwięku ustawić, żeby i prawy kanał i wyśrodkować. Dalej można sobie pobawić się wirtualizacją, czyli wszelkiego rodzaju efektami jest takimi przestrzennymi. Rozrywka, mały pokój, łazienka, salon i tego typu rzeczy. Możemy włączyć wstępny jakiś podproces i jeszcze możemy przede wszystkim tą wirtualizację tutaj włączyć, nie? Jeszcze dla trybu muzyki czy ma być, dla filmów czy dla dowolnego trybu. I tu mamy jeszcze zestaw, jakie mamy głośniki. Jeżeli masz głośniki stereo, to wybierasz 2.0 i wtedy jest dostosowywana wirtualizacja do 2.0. Jeżeli masz 5.1, to wybierasz 5.1. Dobra. No i to byłoby wszystko chyba, nie wiem co tam jeszcze mamy. Preset ustawień, jeżeli to sobie namieszamy i chcemy wrócić do fabrycznych ustawień, to możemy sobie kliknąć reset i nam przywrócić wszystkie efekty do wartości domyślnych. I jeszcze w ustawieniach programu mamy możliwość zminimalizowania aplikacji do polskich zadań. Ja nie polecam, bo sobie można tutaj zminimalizować to polsko tray i to zegarka i koło zegarka i więc nie będzie przeszkadzał ten Viper nigdzie, nie? I jeszcze można oczywiście nadać tutaj zadanie jakieś. To szczerze również nie wiem co to robi, więc sobie to pominiemy. Usunę sobie to tylko. Aha, to chodzi pewnie o profil.
paczkę zadań. Aha, no to pewnie można sobie ustawić profile i przełączać się między naszymi ustawieniami. Bo na to wygląda. Sobie dodajemy zadanie i wpisujemy nazwę, bo tutaj nie ma. Wpisujemy nazwę, tryb, na jakim trybie ma być. I wybierz pliki z ustawieniami, nie? Bo ustawienia można sobie wyeksportować też. A jeszcze tam była opcja jedna. Jeżeli mamy tutaj włącz biblioteki APO, jeżeli ten program ich nie wykryje albo będą jakieś problemy, to włączamy. Ja nie muszę tak włączać, bo wszystko mi działa. Więc, a jak tobie nie działa, pomimo tego, że zainstalowałeś ten equalizer APO, to włącz to, to wtedy ci zadziała. Dobra. No i jeszcze mamy pomoc, sprawdzenie aktualizacji. Sobie możemy sprawdzić, ja mam najnowszą wersję, jak widzicie. I jeszcze skopiować linka można do strony producenta. I jeszcze informacje o samym programie, wersja, nazwa, wersja tłumaczenia. I jeszcze przetłumaczył, kto to przetłumaczył, nie? Mateusz Kula. I data produkcji, 2013 rok, copyright, prawa autorskie. Dobra. No i to byłoby wszystko, co chciałem wam pokazać. Jeżeli sobie ustawiasz całego Vibera pod siebie, to możesz sobie tutaj jeszcze zapisać ustawienia do pliku. I potem właśnie sobie tutaj w ustawieniach, w zadaniach tutaj, to było ustawienia i tutaj są zadania i potem sobie możesz właśnie te ustawienia sobie swoje powybierać i się szybko między innymi przełączać, nie? Także możesz sobie zapisać ustawienia albo je załadować w pliku, jeżeli gdzieś masz już jakieś ustawienia albo od kolegi dostałeś. Także sobie możesz sobie tutaj pobawić się też. Dobra, zakończymy, będziemy kończyć ten film. Jeżeli sobie zamkniesz tego Vipera, to okno Vipera, to mi pomimo tego on będzie działał, bo to jest sterownik, on działa jak sterownik dźwięku, także nie musisz go minimalizować, możesz go sobie zamknąć, to on też będzie funkcjonował. Dobra, a ja już będę się z wami żegnał, zobaczę jak długo nagrywam, 30 minut, no to łącznie jest 40 minut, może będzie, bo tam jeszcze instalowaliśmy program, nie? Także jeszcze już będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć. Mam nadzieję, że się przydał ten program wam. Ja na początku wiedziałem, że jest wersja na Androida, dlatego ja sobie zrutowałem telefon, żeby to mieć, żeby sobie móc ulepszyć dźwięk. I naprawdę jestem z tego zadowolony. I sobie używam też na Androidzie tego Vipera. Ale jak się dowiedziałem, że jest wersja na Windowsa, to tym prędzej sobie, czy prędzej go sobie zainstalowałem i zacząłem się nim bawić, nie? Nie zrobiłem właśnie dla was taki film, może wam się przyda. Jeżeli słuchacie dużo muzyki na komputerze albo oglądacie filmy, a macie jakieś słabe głośniki, to możecie sobie jakoś tak, w jakiś tam sposób ten dźwięk jeszcze polepszyć, nie? Ja wam dam linka do tego. Linki do programu, do bibliotek APO i do mojego sprzętu grającego, do Kulm i do Apitunera. Także sobie możecie zobaczyć, na czym ja tą muzykę odtwarzam. Nie, bo może kogoś to zainteresować. Dobrze, tak będę się z wami żegnał, do zobaczenia. Cześć, komentujcie, te filmy udostępniajcie, zostawcie łapkę i chyba, ale ja sobie z wami będę żegnał, do zobaczenia. Cześć.